Kolejne wymiany zwrotnic w centrum Warszawy. Inaczej na Świętego Bonifacego. Dwa tramwaje do Wilanowa. A co z autobusami? Koleje mazowieckie zabezpieczają się przed dewastacjami. Tunel w Olsztynie Głównym. I już jest gotowy pierwszy odcinek skweru Krasińskiego. O tym Diko w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym w niedzielę 26 maja. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, tam Ząż i zapraszam Was teraz na kolejne wydanie Mniejsza z tym, czyli mojego subiektywnego przeglądu najciekawszych newsów z tygodnia z Warszawy i nie tylko, bo dzisiaj w materiale mamy nie tylko łącznie Warszawę. Zaczynamy oczywiście standardowo od 2,5 metra, mamy wszystkie nowe windy, które nie działają od tego tygodnia i są dwie na Polu Mokotowskim, jedna na Warszawie i jedna na stacji metra Centrum. Z kolei w ten weekend trwały prace na Alei Solidarności i Alei Jana Pawła II, jeżeli chodzi o remont, a właściwie wymianę rozjazdów. Widziałem w nocy, jechałem autobusem nocnie, faktycznie w nocy, już z poniedziałku, znaczy z piątku na sobotę były realizowane te prace i na Kino Femina w związku z tym jeździły trochę inaczej tramwaje. Z innych informacji, na Świętego Bonifacego rozpoczęły się kolejne prace i teraz Świętego Bonifacego jest jednokierunkowa. Autobusy jeżdżą dosyć potężnymi objazdami, również dla samochodów pieszych czy rowerzystów to są utrudnienia. Jeżeli chodzi o Bozową, no to tutaj faktycznie są realizowane kolejne poszczególne prace, jeżeli chodzi o budowę tych poszczególnych przystanków tramwajowych obok torów tramwajowych, a nie tak jak to miało miejsce z przechodzeniem przez jezdnię. I dlatego też kolejne prace objazdowe są realizowane dla autobusów, jak i również dla samochodów na ulicy Obozowej. Z kolei na Targówku od właściwie tej nocy już tam Bielińska będzie dwukierunkowa, z kolei ulica Matki Teresy z Kalkuty będzie jednokierunkowa w związku z kolejnymi pracami tramwajowymi, które są tam realizowane w ramach remontu. Więcej informacji na temat tej przebudowy zobaczycie jutro najprawdopodobniej w filmie, bo dzisiaj byłem tam nagrywać tą inwestycję. Z kolei co się dzieje w Warszawie, jeżeli chodzi o nowe trasy tramwajowe? Jeżeli chodzi o Wilanów, wiemy jedno. Będą dwie linie tramwajowe. Jeżeli chodzi o autobusy, to najprawdopodobniej na początku czerwca dostaniemy już faktycznie plan, co ZTM chce nam zaproponować. Później przez kolejne miesiące będziemy czekać, co wyjdzie z konsultacji społecznych, które będą oczywiście dla wszystkich dostępne. Również się w danych pojawię i może dzięki temu będę mieć nową mapę w tym miejscu. Ale to nie zmienia faktu, bo faktycznie czekamy na to, co faktycznie nam ZTM zaproponuje. Wiemy, że zmiany, jeżeli chodzi o komunikację autobusową, będą prowadzone dopiero najprawdopodobniej od początku 2025 roku. W skrócie od września tramwaje pojadą, owszem, na Wilanów, ale większych zmian autobusowych nie są wtedy planowane, bo cały czas układ drogowy na Wilanowie i wzdłuż całej trasy tramwajowej nie będzie jeszcze zakończony. Więc to jeszcze wszystko będzie czekać. Czekać, aż się wszystkie prace zakończą. Natomiast jeżeli chodzi o nowy układ, to wiemy, że na pewno że będzie obejmować i dzielnicę Wilanów, i dzielnicę Mokotów, i Śródmieście, bo tam część autobusów się zmieni w centrum. Co ważne, jeżeli chodzi o autobusy, które znikną z Wilanowa, które jeździły wcześniej do centrum Warszawy, będą teraz jeździć po ogólnie z całym Wilanowiem i między innymi będą dowozić do nowej trasy tramwajowej. Takie są założenia, takie były propozycje i prośby od mieszkańców podczas spotkań z prezydentem i to ZTM chce uwzględnić. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o 105. Wiemy, że na Jana Kazimierza owszem pojedzie, ale dopiero kiedy się skończą prace na Jana Kazimierza. I ZTM też o tym wie, że z Z5 nikt nie korzysta, ZTM czy linii autobusowej za 255, ale w skrócie ich to nie obchodzi. Bo musi być tam linia zastępcza za autobusową linię, której tam nie ma teraz, więc w skrócie jeździ. To, że z nikt z niej nie korzysta, troszeczkę ich nie obchodzi. Tak uogólniając cały ten artykuł, który Witold Urbanowicz przeprowadził z dyrektorką ZTM-u, czyli Katarzyną Strzegowską właśnie na transporcie publicznym. Więcej informacji możecie tutaj sobie znaleźć, jeśli chcecie to dokładnie poczytać, to macie tego link w opisie i w karcie. Tak w dużym skrócie wam to właściwie teraz skróciłem. Co ważne, Krakowie. Pojawił się nowy tramwaj zabytkowy sprzed 100 lat, który nigdy nie jeździł po Krakowie. Jeździł po Szczecinie kiedyś i jest teraz on doczepą, zresztą pierwotnie nawet powstał jako doczepa. Co ważne, ten tramwaj ma jedne drzwi po środku i jest z niską podłogą. Robi wrażenie, co nie?
Na niewtajemniczonych to robi spore wrażenie. Ma ponad 100 lat i jest niskopodłogowy, a dało się, dało się. Więc jak widzicie, coś takiego się tutaj pojawiło i nie będę ukrywać, że faktycznie to jest miłe zaskoczenie. No i niedługo najprawdopodobniej będziecie mogli go zobaczyć też na jakichś turystycznych liniach tramwajowych właśnie w Krakowie na linii 0. Tymczasem WKTK dziękuję za noc muzeów, podczas której można było zobaczyć taki oto i pociąg, a właściwie połączenie WKTK i PKP, które jechało przez bocznicę łączącą WKTK w Pruszkowie i wtedy dużo miłośników kolejnictwa w skrócie Mikoli jeździło i biegało właśnie za tym pociągiem. No, to zdjęcie idealnie pokazuje, jak oni tutaj wszyscy biegli, żeby podobić jak najlepsze zdjęcie. Ja nie wiedziałem o tym i mnie nawet nie było wtedy w Warszawie, więc w skrócie nie miałem okazji nawet tego zobaczyć. Sam też jeszcze nigdy nie widziałem pociągu jeżdżącego po tej bocznicy, więc nie dziwię się faktycznie, że tak było duże zainteresowanie tym wielkim wydarzeniem. Tymczasem Koleje Mazowieckie kończą z tymi dewastacjami pociągów, z tymi graffiti i będą oddziały zbrojne, oddziały ochrony z środkami przymusu bezpośredniego, które będą mogły walczyć właśnie z osobami, które robią graffiti. W przeciągu tam kilkunastu minut będą mogły dotrzeć w różne miejsca, nie tylko Warszawy, ale nawet z całego Mazowsza, gdzie jeżdżą Koleje Mazowieckie, aby odpowiednio takie osoby zabezpieczyć i poczekać, aż przyjedzie policja. Więc to jest dobra informacja, że KMK chce z nimi walczyć. Nie będę mówić, co sądzę o osobach, które tworzą graffiti na pociągach i w innych miejscach nielegalnie. Jakby wiecie, że język kultury nie jest całkowicie przygotowany do tego typu słowa. Więc co ja mogę powiedzieć? Dobrze, że chcą z tym walczyć. Tylko, żeby faktycznie im się z tym tematem udało to zrealizować. Tymczasem, co się dzieje w Łodzi? Mamy zdjęcia z podziemi. Ja też mam zdjęcia z podziemi, których cały czas nie zautoryzowałem, nie zmontowałem, jak jeszcze byłem w Tatrze, ale kiedyś to zobaczycie. Na razie wam tylko łącznie mogę pokazać, jak to faktycznie wygląda, jeżeli chodzi o Łódź Koziny w tym miejscu, na poziomie minus 2, gdzie są realizowane prace podstropowe, więc całkiem ładnie to wygląda. Tutaj na poziomie minus 2 jeszcze widzimy faktycznie wykop na Kozinach, a na górze to faktycznie tutaj się aż tak dużo nie dzieje. To wszystko możemy zobaczyć z drona w Łodzi, nie wiem kiedy teraz będę, ale naprawdę zawsze ładnie wygląda ten tunel TBM-u, jeszcze bez niczego. No trzeba przyznać, że to wciąga, oj wciąga. No, miałem okazję przejść się i tunelami na M2 i tutaj, i nie będę ukrywać, że faktycznie robi to wrażenie za każdym razem. W Warszawie jeszcze w tunelu takim w trakcie budowy nigdy nie miałem okazji być, no ale może teraz się to uda. Z innych informacji, na stacji kolejowej Olsztyn Główny zostanie oddane do użytku tunel, dzięki temu będzie można trochę przejść krócej na nowe perony. Co ważne, przejście te na okrągło tędy cały czas pozostaje w poziomie torów. Dzięki temu przejściu nie trzeba chodzić po schodach, natomiast nowe przejście podziemne jeszcze bez winki schodów ruchomych jest, będzie funkcjonować, ale tylko łącznie za pomocą zwykłych schodów i będzie można dzięki temu faktycznie trochę szybciej dostać się na perony już od poniedziałku. Z kolei około 12. Z kolei wszystkie 4 perony mają być oddane do użytku w czerwcu, konkretnie 9 czerwca, na to też oczywiście bardzo czekamy. Z kolei jest zapowiedź wiceministra infrastruktury, że mają pociągi jeździć pomiędzy Krakowem a Zakopanem w godzinę i 50 minut. Szybciej niż Lux Torpeda. Tylko trzeba pamiętać o jednym. Lux Torpeda owszem, jechała szybko, ale tylko jeden raz, w piku. Oj tak, pik to jest idealne słowo opisujące ostatnie czasy z TVP, ale mniej czas z tym. Ważne jest to, że godzina i 50 minut to jest faktycznie całkiem niezły wynik. Tylko wyłącznie faktycznie chodzi o to, żeby ten wynik nie był w piku, tylko był dla wszystkich pociągów, które tędy będą jeździć i rozkładowo. Taki jest plan, żeby to się stało już od najbliższego grudnia, w skrócie za pół roku. I trzymam za słowo. Mam nadzieję, że faktycznie tak się wydarzy. Ja do Zakopanego jeszcze będę jeździć nie jeden raz, bo wiadomo, że ta inwestycja się nie zakończy. O tak, tylko troszeczkę będziesz trwać, więc zobaczymy, poczekamy, co faktycznie z tego się wydarzy i wykręci, czy faktycznie się uda. Też niedługo mają być podpisane umowy na modernizację kolejnego odcinka linii kolejowej numer 97, więc czekamy na to też niezmiernie. To ma się wydarzyć może, znaczy tu jest planowane do końca tego miesiąca, zobaczymy też, czy to się uda zrealizować. Tymczasem utrudnienia na Świętego Bonifacego interesują pasażerów linii autobusowych 148, 163, 164, 185, 187, 189, 263, N3, N33 i N83. Jeżeli jeździcie tymi autobusami, koniecznie sprawdźcie rozkłady jazdy, bo może jeździć wszystko inaczej. I nie będę mówić dokładnie, jak to jeździ inaczej, bo jest to tak pokręcone i nie ZTM nie przygotował mapki, że nie jestem w stanie tego wszystkiego opisać tak normalnie, po ludzku. Z kolei, jeżeli wam się podoba plakat Gdańsk Główny, który w tym miejscu macie, możecie go kupić na stronie partnera kanału, którym jest Koleo, sklep.koleo.pl. Również do tego macie oczywiście link w opisie i w karcie.
Plakat naprawdę jest całkiem ładny, nie bez powodu go tutaj powiesiłem. I możecie go kupić oczywiście w dwóch rozmiarach. Jest oczywiście też innych plakatów. Wiem, że Warszawa Falenica Wam się najbardziej podoba. Może niedługo powieszę ponownie plakat Falenicy, chociaż Falenica mam trochę w mniejszym formacie. I jeżeli chcecie korzystać wygodnie z... Jeżeli chcecie kupować wygodnie bilety kolejowe, to zachęcam Was do korzystania z kolei. Wiem, że kolei mazowieckich czy Wukatki nie mają, ale na pociągi Intercity na spokojnie możecie kupić tam bilety, a jest wygodny chociażby sposób pasażerów, czyli po prostu sobie zapisujecie pasażerów z konkretnymi ulgami, z konkretnymi datami urodzenia i tyle, już. I jakby wszystko już jest zapisane, nie tak jak na stronie Intercity, gdzie musi za każdym razem to wpisywać jeszcze raz. Tutaj macie to wpisane od razu i po prostu sobie zaznaczacie tych pasażerów. Ja ostatnio miałem okazję korzystać z tej opcji, kupując 23 bilety, bo jeździłem SKM-ką właśnie po Sopocie i powiem Wam, że to była po prostu czysta wygoda, bo kupiłem te bilety w ciągu 3 minut, więc trochę przed tydzień. W 5 minut kupiłem te wszystkie bilety. To jest dosyć abstrakcyjne. Czy w SKM-ce tam trójmiejski trochę jest problem, bo jest maksymalnie 6 biletów można kupić naraz jako limit, ale i tak z pasażerami byłoby mi o wiele łatwiej to kupić niż normalnie, bo i tak mi później pokazuje, jaki pasażer z jaką konkretną ulgą mógł wtedy pojechać. A miałem okazję jeździć z osobami, które miały naprawdę wszelakie ulgi, nawet niepełnosprawnymi, więc faktycznie tych ulg to miałem dużo, a jak raz kupowałem bilet normalnie u konduktora, to u konduktora taki proces kupowania tego biletu zajęło chyba 4-5, no, podobny czas, tylko konduktor nie był zadowolony, jak powiedziałem. Tyle ulg takim. No, jeszcze wtedy robiłem to na fakturę, to już w ogóle zmarnował. Ale mniejsza z tym, jak ktoś możecie korzystać z aplikacji, mówię też z własnego doświadczenia, tylko dlatego, że Kolejo z moim partnerem, bo po prostu wygodnie mi się kupuje tak bilety i nawet jak już teraz Kolejo nie było moim partnerem, to i tak będę korzystać z ich aplikacji, po prostu wygodnie mi się tak kupuje bilety. Ale dobra, mniejsza z tym, lecimy dalej, bo... Są te zmiany drogowe, no i trochę torowe, ale już jeżeli chodzi o tramwaje. Jeżeli chodzi o nowe przejście dla pieszych, a właściwie stare, ale z nową sygnalizacją świetną, na Rębieliński, tam faktycznie też znikną dzięki temu rogi, oj, przepraszam, zwalniające. No i to jest dobra informacja. ZDM tym aktualnie się zajmuje, a aktualnie tam też przy okazji tramwaje nie jeżdżą, więc w sumie mają trochę prostszą sytuację. Z kolei było frezowanie prawego pasa na Puławskiej, teraz się to działo i to frezowanie się już zakończyło. Znaczy, to się działo teraz, w ten weekend, więc po prostu ten fragment Puławskiej był całkowicie zamknięty wzdłuż toru wyścigowego na Służewcu. Z kolei z innej informacji rozpoczęły się pierwsze prace na przebudowie ulicy skrzyżowania Estrady i Arkuszowej, realizowanej wspólnie pomiędzy Warszawą i Starymi Babicami. Tak mi się dobrze wydaje, że to są jako Stare Babice to jest podpięte. A, gminą Izabeli. Dobrze. Przepraszam. Ważne jest to, że faktycznie plany przeszły faktycznie w czyn. Na razie są realizowane prace przy przebudowie tych wszystkich części podziemnych. Później rozpoczną się prace, jeżeli chodzi o drogę. W dużym skrócie tam po prostu wszystko będzie po nowemu, ale bez jakichś większych barierów, bo na przykład nie będzie żadnego nowego przejazdu rowerowego, z tego co pamiętam. Będą nowe przejście dla pieszych, znaczy będą przejście dla pieszych nowe, sygnał ze świetną nową, będą nowe pasy wymijania, będzie nowe odwodnienie, będzie wszystko nazywane po nowemu, ale większych barierów, jeżeli chodzi o nowości, których wcześniej nie było, nie będzie. No będą drogi prowadzące dla osób niewidomych pewnie, ale no to nie jest jakaś niewiadoma jak wielka rewolucja. W skrócie wszystko po prostu będzie wyremontowane, ale postawione zupełnie od zera. Jeżeli chcecie oglądać tą inwestycję, jak będzie budowana krok po kroku, to dajcie znać w komentarzach. To może tam wpadnę i to ogram i będę raz na 2 miesiące, tak samo jak Sokratesa była przebudowana, po prostu pokazywać Wam. Czy tam pole Mokotowskie. Po prostu nieregularnie, ale co jakiś czas będę Wam pokazywać. Tymczasem na Pustola rozpoczynają się prace od poniedziałku i będą trwały, znaczy od dzisiaj de facto, 26 maja w niedzieli i będą realizowane przez 3 dni i w tym czasie Pustola od ulicy Norwida do Rydutowej będzie całkowicie zamknięta dla wszystkich pojazdów, więc jak coś spodziewajcie się utrudnień w tym miejscu. Z kolei pierwszy odcinek Sferu Krasińskiego jest już oddany do użytku. Wygląda tak jak na zamoczonych obrazkach. Zielono, trochę z betonem, ale zielono, jeszcze zieleniej. Tylko macie, że pokazuję nam jedną stronę, bo faktycznie nam jeszcze plac budowy pozostał. No ale ładnie. Zielono. Dobra, wystarczy tej zieleni. Przejdźmy sobie dalej do kolejnego aspektu. Wiem, że zieleni to co innego, ale przejdźmy sobie do sondaży mniejsza z tym, bo już wystartowało głosowanie na Okiem Awiznosza. Gdzie pojadę w ramach kolejnego Okiem Awiznosza w czerwcu, bo w tym miesiącu już się nie wyrobię. Możecie już głosować. Na karcie społeczności jest taka opcja do głosowania. 1200 głosów już mamy aktualnie, wygrywa Poznań z 44%, więc całkiem wysoko się plasowali. Ale nie ukrywajmy, że i tak inne miasta typu Szczecin, Częstochowa czy Legnica mają oczywiście swoje szanse na to, żeby wygrać. Co ważne,
Te cztery miasta były wyłonione w komentarzach, wtedy były pisane pod ostatnimi odcinkami z Okiem Awiznosza, z Olsztyna i Wrocławia. Te miasta się najczęściej pokazywały i dlatego też tutaj się pojawiły w tym głosowaniu. Co do Legnicy, powiem tylko już tyle, że ja tam się pojawiłem ostatnio. Nagrałem nawet film o tym dworcu, ale tego filmu jeszcze nie zmontowałem, bo de facto ten mój film o samym dworcu jest bardzo krótki, nie wiem, on trwał gutas 4 minuty. I może jeszcze tam po prostu wpadnę w jakiś sposób. Nie wiem, jak ja przy okazji mogę się pojawić w Legnicy, bo do Legnicy jest 8 godzin od Warszawy, ale nie będę ukrywać, żebym wpadł do Legnicy. Tak o, po prostu, żeby przejechać pociągiem, zobaczyć, jak tam wyglądają te prace. Tylko wiem, że z góry to jest cały dzień styrania w pociągu, więc jeszcze muszę się przygotować mentalnie. Ale nie będę ukrywać, że do Legnicy może wpadnę tak poza samym głosowaniem, żeby to nagrać, bo faktycznie całkiem duży dworzec w mieście, gdzie kiedyś były tramwaje. Mieście, które trochę słabo wygląda, bo trochę po nim nawet nie pojeździłem, ale nie jest tak źle. No, bez przesady. Zresztą z Legnicy jakiś film większy będzie niedługo, ale to dopiero jak się uspokoi u mnie sytuacja z licencjatem. Tymczasem to było na tyle z tego materiału. Jeżeli jakiś film z mniejsza z tym wam się podobał, to zostawcie łapę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, to kliknijcie, co był i ten dziwny dzwoneczek. Zrobiło tak już ponad 16 218 osób. Jeżeli chcecie mi pomóc w realizacji tych wszystkich materiałów, kliknijcie, zostańcie patronami Awiznosza, patronite.awiznosz. I co ja mogę powiedzieć? Kolejne filmy będą się pojawiać dosyć ciekawie i dosyć dużo, jak zawsze na sam koniec miesiąca wychodzi. Znaczy, ja jeszcze w czerwcu planuję pojechać do Zakopanego między innymi, planuję pojechać do kolejnego miasta w ramach Okiem Awiznosza. Do Krakowa raczej nie pojadę, bo to już było zbyt dużo miast. W tym miesiącu już się pojawiłem w paru miastach, nawet w Iławie byłem, to mieście wczoraj film, to dosyć ciekawe było. Ale nie będę ukrywać, że faktycznie trochę tych filmów jeszcze bym poogarniał, żebyście mogli poglądać różne rzeczy. Co ważne i co faktycznie warto zaznaczyć, no to tak. Będzie film z Warszawy Zachodniej, bo w piątek byłem, zwiedzałem różne miejsca, nawet o niektórych wam nie mogę mówić, ale zwiedzałem różne miejsca na Warszawie Zachodniej. Przejście podziemne było, były też nowe perony, widziałem nawet podbijarkę torową, która działała na peronie Wukatki. Widziałem różnicę pomiędzy peronem Wukatki a peronem zwykłym. To wszystko zobaczycie w tym filmie za Warszawy Zachodniej. Jak dzisiaj nie padnę, to go zmontuję. Będzie też film o torowisku zachodnim, a Warszawy Zachodniej będzie przelot. Będzie film jutro najprawdopodobniej o pracach na Odrowąża i ogólnie na całym Targówku, jeżeli chodzi o prace tramwajowe. Tam te remonty teraz to są analizowane. Będą filmy też z LK7. To jutro będę nagrywać. Powinny być też filmy z DK61, ale zobaczymy, czy się wyrobię w tym miesiącu. Nie dam sobie ręki uciąć. Tak samo z S7 pod Modlinem. Nie wiem, czy mi się uda wyrobić w tym miesiącu. A podobno mi się, mam nadzieję, że się uda, jeżeli dostanę pozwolenie od SOP-u, nagrać wszystkie inwestycje z strefy sopowskiej, czyli most na Pragę, bo prace się jeszcze nie zakończyły. Plac na Rozdrożu, tam cały czas winnicy nie oddane do użytku. Plac Powstańców Warszawy, parking dalej w budowie i zakończy się na koniec tego roku. Mamy też Chmielno, tam prace mają się zakończyć de facto za chwilę, więc to warto zwrócić na to uwagę. No i plac centralny, na którym wiadomo, że tak nic nie dzieje. Jeżdżę czasem też jest tramwaj do Wilanowa. I jakby ja już tu naliczyłem 6 inwestycji, a jeszcze jest LK7, to już jest 7 inwestycji. Mamy też jeszcze poza LK7, mamy DK61, mamy S7, Annopol, Zachodnia i nam wychodzi pełen ponad tydzień. W skrócie tych filmów możecie domyślać się, że będzie trochę więcej nastawionych na sam koniec miesiąca. W weekend ten kolejny będzie dosyć potężny. Po dwa filmy na dzień pewnie przeżyjecie. Co nie wiem, takie dwa duże filmy, ciekawe, byśmy nie przeżyli. Teraz ja muszę wrócić do. Znaczy, muszę rozpocząć pracę przy pisaniu licencjatu nad jakimiś kolejnymi studiami. Jeszcze nie wiem, gdzie pójdę. Muszę jeszcze obronić pracę. Muszę skończyć studia i inne rzeczy poogarniać i też nie zacharować się z tym wszystkim, co będzie najtrudniejsze. Ale przynajmniej już żadne większe inwestycje nie będą oddawane w najbliższym czasie. Chyba. Tymczasem do zobaczenia. Tymczasem z ciekawostek powiem, że te mniejsze sceny nagrywam drugi raz, bo za pierwszym razem nie włączyłem nagrywania ekranu i mi się już nie chciało. Nagrałem to jeszcze raz wszystko. No i wiecie, w tym Zakopanem to będę chciał sprawdzić, czy faktycznie te perony już się odpadły. No w skrócie, wiecie, zapadły się. To teraz czy już są równiutkie i mucha na nich nie siada. Powiedz, mucha siada czy nie siada? Nie siada. Nie siada. Nie siada? Nie siada. Dobra, tymczasem to było na teraz tego materiału i dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o moich wstawkach, które widzieliście na przestrzeni całego filmu. Na maj. Na maj? I na maj to akurat nie było, to teraz mi wrzuciłem. Ale tak, no miałem dosyć ciekawą sobotę. W sobotę mnie właściwie nie było. Byłem. Nie, nawet nie w Wiosce Galów. Gdzie ja byłem? We wszystkich częściach, wszystkie obejrzałem.
Więc dosyć szalony to był czas. Tymczasem do zobaczenia już niedługo. W kolejnym wydaniu Mniejsza z Tym za tydzień. Cześć!